Szpital w Czeladzi został bazą dla programu pomocy chirurgicznej Ukrainie. Lekarze we współpracy z 30 medykami, wolontariuszami Fundacji Kanada-Ukraina docelowo mają zapewnić kompleksową opiekę pourazową zarówno cywilnym, jak i wojskowym ofiarom wojny. Do czeladzkiego szpitala trafili już pierwsi pacjenci, u których zabiegi rekonstrukcyjne wykonywane są od poniedziałku. Mamy na oddziale 17 pacjentów. Myślę, że już o tej godzinie około połowa jest po zabiegach. Wcześniej gościliśmy u siebie dwóch pacjentów, którzy dotarli do nas nie przez misję, ale bezpośrednio z ministerstwa. Na ile jesteśmy przygotowani? Oczywiście na dużo więcej. Mamy informację, że w następnej turze, która prawdopodobnie będzie w listopadzie, zaszczyci nas 50 pacjentów swoją obecnością i na pewno będziemy na to gotowi. Do udziału w misji szpital przygotowywał się pół roku. Pomoc pacjentom z Ukrainy ma być długofalowa, a wstępne ustalenia zakładają współpracę na przynajmniej 2 lata. Wśród pierwszych poszkodowanych są ofiary wybuchów i postrzałów. Był to pacjent ranny w czasie transportu. Transport wjechał na minę przeciwpiechotną. Doszło do masywnego uszkodzenia twarzy pacjenta. W dniu wczorajszym wykonywany był zabieg rekonstrukcyjny z użyciem przeszczepu mięśniowego i przeszczepu skórnego. Na potrzeby misji w szpitalu został utworzony dodatkowy oddział. Od początku miesiąca pracują tam nie tylko chirurdzy różnych specjalizacji, naczyniowcy i anestezjolodzy. Do tego grona dołączyli również lekarze z Ukrainy, którzy w czeladzkiej placówce pracują od zeszłego roku. Wykonują rekonstrukcję twarzoczaszki, tkanek miękkich, górnych i dolnych oraz rekonstrukcję oparzeń. Przyjazd kolegów z Kanady na pewno był wyzwaniem organizacyjnym, bo chcę podkreślić, że nie zatrzymaliśmy naszej działalności podstawowej, utrzymaliśmy ją na dotychczasowym poziomie. Polscy pacjenci są operowani codziennie i w żaden sposób nie ograniczyliśmy im dostępu do świadczeń zdrowotnych. Natomiast koledzy z Kanady operują w godzinach popołudniowo-wieczorno-nocnych. Zabiegi często przeciągają się do 2, do 3 w nocy. Pacjenci z Ukrainy operowani są w 3 salach jednocześnie. Mają zapewnioną również kompleksową opiekę pooperacyjną. Kiedy po obserwacji zdrowia na to pozwoli, wrócą do Ukrainy.